wielokrotności wcześniej. Podjeżdżamy i będzie można od razu po mecie się poszukać. Na... No i ciebie. Złocisty. Możecie zobaczyć tutaj pod tym namiotem białym, pod tym białym zadaszeniem w okolicy nagłośnienia.
Mam cię! Leszek, a ty co? Thank you.
Depliaga! No, już widać skutek. Maciej, depnij! Mam cię! Thank you.
Ładnie, ładnie idziecie panowie, odjechaliście już. Jeden raz goni, ładnie, ładnie. Hop, hop. No jedziesz, kurde, jedziesz. A jest Magda, ładnie, ładnie. Cześć. Cześć, dajesz, dajesz. Pierniczy mieli tempo, wykończyli mnie. Słuchaj, wyścig się jeszcze zacznie dopiero. Ale idzie banda. Hop, hop, ładnie. 2 minuty. Zostałe. Ładnie i gonicie po zmianach, co będzie teraz Kuba dajesz, ładnie, do grupki, Arek trzymaj koło. Dawaj, dawaj, ładnie. Go, 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 Jacek!
Go Ola! Pół minuty. Około minuty do czołówki. Dajesz, Michał! Całkiem nieźle. Dwie i pół minuty do czołówki.
Maciek! Go, 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 go! Nie wiem. Lecie daleko. Jeszcze jedna cała runda, nie? No fu, ta jest dopiero na początku. C'est pas bon?
Dajesz. Totalnie odcięło. Żele i butelkę? Nie. Co mówisz? Żele i butelkę weźmiesz? Daj.
Ola, ola! Nie. Go, Ania, go! Spróbuję coś się da zrobić. No jest tak gorąco, już nie mogę. No. Ciągnij do końca! To jest godzina. Może pan powiedzieć, która godzina jest? Nie mogę teraz. To jest Bartek. No tak. No. Kto to jechał z przodu? Banach i kto? Rękawek według mnie. Rękawek? Trochę zostawili, Andrzejowi coś się stało, czy jak? No Bartek jedzie. No. Jedzie bardzo.
Bartek, dawaj, czas jest. Panie Krzysiu. Jeżeli dobrze policzyłem, szósty. Co? Szósty, gdzieś około szóstego miejsca. Szósty czy piąty? Przed twoim jest kolega z klubu. Około minuty, a czołówka jest 5 minut. Dziękuję. No tak sześciu. Mogę się... plus minus jeden, no. Go, Andrzej, go! Wysepka! Wysepka! Tylko się nie wysyp! Uważaj na kamerzystę! Pijacie! Ustawiamy się w bezpiecznym miejscu specjalnie. Filmowanie agonii. Nie, jak filmuję, kolega jest tu. Ty co, jadą jeszcze. Go, 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 go! Pozycji stojące można.
Bartek! Bartek, dawaj! No bo kto tu by wjechał? Pięknie, Bartosz! Dawaj, niszczysz! Już jest twoja wygrana! Wiedziałem, wiedziałem! Dawaj! Dobra, on już... Nie widać go w ogóle! O, Bartek wygrał. On jest zerówka. No ha, dobra, dobra! Radek! Radek! Ale nawet wjechał skubanie, a tu nie wie... Gabek. Algida, nie? Algida Magnum. Dawaj, brawo. Dawaj. Już go nie przejdzie, ale. Krzysiek, jedziesz. Dawaj. Tak? Teraz to męczarnie. To ja zostanę. Dawaj! Ale także i dobrze przygotowany przed waży na tym, aby wycieczać, aby jako pierwszy dojeżdżać do domu. Prostujemy się, prostujemy się. I skakujemy i jedziemy dalej. No to jest warte filmowania. Ambicja. Brawo, brawo, Daniel. Chyba ósmy. Siadasz, jedziesz. I to nie był żart. Podnosisz kask do góry, bo cię nie widzę. Ty się śmiejesz czy płaczesz? No. Już niedaleko, dajesz jak pana no. Jadą. Słuchaj, możesz... Dziewiąty. Dziesiąty. A co to był? Ten, co jechał? Jedenasty. Właśnie to już trochę długo mi się wydaje. Aha, był, tak, bo tak, bo tego ja przegapiłem tam, bo akurat przyjechał. A tu, tego mamy tam dziurę. Dwunasty. Tak, mam go, za tym Mikołaj wejdzie w prawdę, no kurze. Matek, nie zwalniaj, o kurcze.
Chwila osobowości na ostatnim podjeździe. Specjalnie dzwonił, żeby mnie nie przejechać. Dłużej trwało. Maciek, depnij. Dobra. W końcu. No. Ostatni zjazd. Dobra. I będzie, że cały podjazd wjechany. A rzeczywiście. No. Wszystkie. Tysiu, czemu tyle dziur tu jest? Nie wygłupiaj się, wsiadaj, jedź! Za mała górka! Na trasie miała tym dolegliwości, były wiecie, były stawy, były mysły, mięśniowe. I teraz... Go! Zapraszamy do... Pięknie. ...Renastorskimi, to ten biały namiot przy parkingu. Tam można to skonsultować, dowiedzieć się, z czego to wynika, jak to leczy, czy najlepiej, gdzie najlepiej, a najlepiej obsługić się w Renastorskim. Zapoznawać. Posiłek regeneracyjny, aby otrzymać to z pakietu startowego. Wyciągamy kuponik, tym się żywimy. Uciekamy na kolejnych zawodników i na deterację. No pięknie. Na czwarte kółko przyjechać, no to on się pożygał.
Jerzyna! I miejsce trzecie, Dorota Gajda, przepraszam, pierwsze, Magda Miller-Kowale! 1 godzina, 32 minuty, 52 sekundy! Na miejscu drugi Magdalena Król, Kartuzja Kortuzy, godzina 30:55. I miejsce pierwsze Maria Denczyk-Kołodziej, Baszta Bytów, 1:24:33. Brawa, 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 dziękujemy serdecznie. I zwycięzcą kategorii M1 mężczyzn na tym dystansie został Maciej Pojawa, Amberdog by Joining Team, 1:04:42. Sośniak, ACL Gdańsk, 1:01:51. Dystansie w kategorii M3 został Igor Tracz, Amberdog Bike Jury Team, 1:02:02. Jest za kategorię M4 Krzysztof Perekitko, Pruszcz Gdański, 1:07:34. I to najlepsi zawodnicy w kategorii M4. I najlepszy w dniu dzisiejszym Marian Sabisz, Baszta Bytów, 1:13:29. I zobaczą Państwo, te elity na dystansie 44 km wywalczyła Barbara Matczak, leeskiting.pl, reprezentantka MLKS Baszty Bytów Aleksandra Zawrocka, 2:25:48. I miejsce pierwsze Iwona Kurcza, Ząbkowice Śląskie, 2:23:43. I zwycięzczyni tej kategorii Ania Świrkowicz, Asset Team, 2:29:36. Chwila dla fotoreporterów, najlepsze panie w kategorii, najlepszym w kategorii do 18 lat okazał się Artur Sobkowiak, Rybczyński Citizen MTV Team, 2:05:20. A zwycięzcą tej kategorii, kategorii M2 na dystansie mega został Michał Dąbrowski, Cykloteam, 1 godzina 57 minut 23 sekundy. Rafał Słomczewski, Cykloteam, 2:01:38. A najlepszy w kategorii M3, kto? Cezary Mrozowicz, Nexus Team, 2 godziny 36 sekund. Thank you.
pierwszym reprezentant KLS Kościerzyna Jacek Rogowski 2624. Niżej ten pucharz się nie mieści. Nie mieści w kasę. I to panowie w kategorii. I zwycięzca kategorii M5 na dystansie mega to Andrzej Jaroszonek, Koratek Team, 2 godziny 27 minut 44 sekundy. No i powoli już ta drużyna, ta najlepsza dziesiątka się ustawia, panowie, w takiej kolejności jak wyczytywałem, za podium na razie. Na razie za podium, tak, ci, którzy na podium, a ci, którzy przy podium z boku się ustawiają, tak, czy mamy trzeciego zawodnika, jest również też. A jeszcze zanim to nastąpi, zanim nagrodę... Magda Hołajczak, Koratek Team, jest z nami? Jest? Magda jest z nami? Jest, to zapraszamy ją tutaj przed podium. Idzie, idzie, idzie. Stań przed tymi panami, Magda. Pokaż się wszystkim. To jest jedyna kobieta, która ukończyła dzisiaj dystans 66 km. I specjalna, specjalna nagroda dla niej. Gratulujemy. Magda Hołajczak, Koratek Team, wielkie brawa. Gratulacje. I my, proszę państwa, rozpoczynamy dekorację tych najlepszych. Miejsce 10 BSA Tour. Miejsce 8. Daniel Formela, Trek Gdynia. Na miejscu 7 w dniu dzisiejszym uplasował się reprezentant Koratek Team Poznań Andrzej Kajzer. Na miejscu 6 Paweł Kowalikowski, Algida Cross Centrum Rowerowe Olsztyn. I miejsce 5. Michał Kowalczyk, Koratek Team Poznań. I tuż za podium Krzysztof Krzywy, Santa BSA Tour. Minut 41 sekund stanął Artur Korc, Algida Cross Centrum Rowerowe Olsztyn. Miejsce 2. Radosław Rękawek, Cross Racing Team 2:43:59. W dniu dzisiejszym najszybszy na dystansie 66 km. Reprezentant Santa BSA Tour Bartosz Banach. 2 godziny 43 minuty 24 sekundy. Teraz pamiątkowe zdjęcie wszystkich zawodników na... Ale proszę państwa, to nie koniec nagród dla nich. Jeszcze walczyli o tą... Bartosz Banach, Santa BSA Tour! Dnia dzisiejszego to Radosław Rękawek, Cross Racing Team! Brawo!
proszę Państwa.